Cześć, Jan Garbacz. Dzisiaj jestem, jak widzicie, jako pasażer. Jedziemy samochodem. Kto z Was poznaje już, co to za samochód? Jedziemy Lanosem. Jedziemy Lanosem, nieprzypadkowo Lanosem, bo to jest jedyne auto, które mogłem sobie tutaj ogarnąć. Jeszcze samochód z kierowcą. Zaraz kierowcę też widać. Cześć. Kierowca nazywa się Paweł i jedziemy na zlot FSO na Żeraniu tym samochodem, bo ten egzemplarz został wyprodukowany na Żeraniu właśnie. I o tutaj będziemy musieli skręcić w lewo i zobaczymy, jakie ciekawe fury będą na tym zlocie. Słuchajcie, coś, czego się nie spodziewałem. Myślałem, że to jest po prostu replika, a to jest samochód z nietypową historią, bo to jest rajdówka, która miała to szczęście albo nieszczęście, że nigdy nie uczestniczyła w rajdzie, ale dzięki temu się tak pięknie zachowała. Popatrzcie, to jest wszystko w oryginale, aż się wierzyć nie chce, ale naprawdę tak jest. Samochód pochodzi z roku 89. W międzyczasie sytuacja gospodarczo-polityczna się zmieniła i w tej chwili ten samochód nigdy nie został wykorzystany. No i dzisiaj możemy cieszyć się zachowaniem takiej rajdówki, bo takich rajdówek po prostu się nie spotyka. Zwykle to są repliki. Samochód jest wyposażony w dwulitrowy silnik do OHC. Taki sam jak we Fiatach 132 czy Fiatach Argenta. No wszystko jest zachowane naprawdę z wielkim pietyzmem. Oryginalne fotele kubełkowe. Budzi niekłamane zainteresowanie, podziw nawet. Ponieważ jestem zboczonym posiadaczem syreny, co prawda modelu 105L, to uważam, że ten samochód jest chyba najwspanialszy na zlocie. Możecie się zgadzać albo nie, to jest syrena 102 w pięknym, absolutnie pięknym stanie. Syrena należała do mojego dziadka. Zakupił ją w roku 62. W 68 roku zawiózł moich rodziców do ślubu. I na 40 rocznicę ślubu ta syrenka przeszła lifting, przeszła odmłodzenie i moi rodzice zostali tą syrenką zawiezieni po 40 latach do tego samego kościoła tym samym samochodem. Syrenka oczywiście przeszła kompletną renowację, ona była w stanie dużo gorszym na początku, natomiast jest odbudowana w 100% w oryginale. Oprócz tapicerki, którą niestety nie byłem w stanie już zdobyć, tapicerki o takiej strukturze tak jak w latach 60. Tapicerka już jest współczesna i też kolor jest współczesny. Zmieniłem kolor tapicerki na beżowy, wydawało mi się, że bardziej będzie pasował do koloru nadwozia. Tak. Nadwozie jest oryginalne. Też oryginalność tego koloru sprawdziłem w ten sposób, że na dachu zdjąłem te kilka warstw lakieru, które były nakładane w ciągu tych 40-50 lat użytkowania. Następnie ten lakier był przepolerowany, następnie było zrobione badanie metodą spektrometryczną i następnie dobrany kolor współczesnego lakieru. Oczywiście syrenki tak się nie błyszczały, syrenki były bardziej matowe. To jest współczesny lakier, stąd ten połysk. Czyli cały czas w jednej rodzinie? Cały czas w jednej rodzinie ta syrenka ma właśnie tą wartość nieprawdopodobną, że jest oryginalna i że jest rodzinna. Nie była nigdy sprzedana, nigdy nie była, od początku jest w naszej rodzinie i takich syrenek w Polsce, tego co wiem, to chyba są dwie albo trzy sztuki, tak, żeby były właśnie w rodzinie od samego początku. Ile lat panu zajęła renowacja? W sumie razem mogę powiedzieć, że renowacja trwa cały czas. Ja ją zacząłem, tą renowację, w 2007 roku, czyli można powiedzieć 12 lat. Natomiast przy klasycznych samochodach cały czas jest coś do robienia. Wiadomo, że ta blacharka nigdy nie była oryginalna. Sam skład tej stali, który był użyty do produkcji syrenki, zapewniał rdzę. Czyli nawet jeżeli się tak, go doskonale... Trącenia niemetaliczne. Dokładnie. Jak się go doskonale przygotuje przed lakierowaniem, to i tak po jakimś czasie ta rdza potrafi wyjść, więc... I cały czas coś w niej się robi, aczkolwiek już od kilku lat pojawiam się na zlotach i drobne poprawki robię w sezonie zimowym, w letnim dofisie jeżdżeniu.
Przyjechała na zlot też załoga ze stowarzyszenia FSO Pomorze. Dzień dobry, Piotr Ziarkowski, Jan FSO Garbacz. Pomorze. Witam. Powiedz o tym samochodzie może, bo to jest unikat. Zebraliście się i zrobili replikę samochodu, który był tylko znany ze zdjęć. Dokładnie. Mieliśmy tylko zdjęcia, żeby go odbudować. Ogólnie powstały dwa prototypy. Żaden niestety nie przetrwał do naszych czasów. No i postanowiliśmy, że wspólnymi siłami naszej po prostu ekipy odbudujemy go, żeby był po prostu realnie, namacalnie tutaj do zobaczenia. Ile to trwało mniej więcej? Około 3 lat razem wszystko. Cała budowa trwała 3 lata, wiadomo, z przerwami, różnymi przeciwnościami losu, ale się udało. To co było największą przeciwnością losu? Największą myślę, że wymiarowanie, żeby wymiar zachować taki jak był w oryginale. Mieliśmy tylko zdjęcia, żeby go po prostu tutaj przeskalować na rzeczywistość. No i jak doszła wiadomość, że budujemy coś takiego do budowniczych oryginałów, odezwali się do nas, no i potwierdzili nasze wszystkie tutaj wymiary oraz pomysły, jak to w ogóle zrealizować. Tak. Więc to był dla nas wielki po prostu zaszczyt móc się z tymi ludźmi spotkać. A jeżeli chodzi o techniczną stronę, jak bardzo się różni, jeżeli chodzi o silnik na przykład? To jest wszystko to samo? Silnik jest oryginalny, to jest 1.5, tutaj był ten wzmocniony AB po prostu tym oznaczeniu. Wał musieliśmy zrobić sami, przedłużyć po prostu seryjny wał. Skrzynia jest seryjna, całe zawieszenie jest jak zwykłym seryjnym Borewiczu. Resory z tyłu wzmocnione są 3-piórowe. To jest jedyna taka tutaj zmiana. Plus oczywiście usztywnienie konstrukcji, dodatkowe podproże. Tak. Zastosowaliśmy. Bo jeden prototyp się złamał, tak wieść gminna niesie. Tak, też nam mówili budowniczy oryginałów, że po prostu jeden rzeczywiście im się złamał. Kiedy widzieliście jeżdżące Espero w dodatku w takim stanie? Charakterystyczna cecha tego modelu to gruba chłodnica. One miały cienkie później i wlew z tej strony. To jest oryginał. No jedna sukcyjna pompa hamulcowa, no to wiadomo. No i motor 1.3, który już praktycznie się nie spotyka. Skąd ta miłość do Fiata? Miał pan za młodu, czy to jest samochód, który jak jest w rodzinie? Miałem 8 lat, to moi rodzice kupili Fiata 125 w takim kolorze, z taką tapicerką, tylko połowę mniejszy wywietrznik. A. 68 rok, 2025 numer nadwozia. No i stąd ta miłość. Tu jest ciężej, wie pan, bo tu szczęściami jest. No. Do tamtego jest prościej szczęściami, a tu, żeby dobrać te części do rocznika, no to życzę powodzenia. Tak. Mnóstwo było już poprzerabianych, wie pan, jest na MR-owskie części, bo każdy chciał mieć nowego. Spotkaliśmy tutaj sekcję Polonezów. Łukasz przyjechał swoim samochodem, Polonezem z roku 82, ale z ciekawą historią, prawda? Bo ten samochód ma, no jest gwiazdą filmową, może nie pierwszoplanową, prawda? Planu nawet trzeciego, zagrał w filmie Bogowie. Kilka scen, doktor Pasyk, którego grał Zbigniew Zamachowski, miał czerwonego Poloneza i poszukiwano takiego samochodu. Jakoś tam się ze mną skontaktowano. Najpierw kolega dostał jakby angaż jego samochód, bo miał zielonego, dużego Fiata, takiego jak Zbigniew Religa. On jakby te namiary udostępnił na mnie. I fajna historia, fajna przygoda. Parę dni zdjęciowych byliśmy, miło potem na ekranie zobaczyć, mimo że jakichś tam wielkich scen nie było, parę razy stanął, kawałek podjechał, ale zobaczyliśmy od kuchni, jak to wygląda. Samochód się sprawdził bezawaryjnie i jest pamiątka na lata. Ja go kupiłem od handlarza, takich
takich samochodzików. No, w stanie był słabym, bo od listy w dół nie było nic. Naprawdę nic nie było. Mało kto by się nim zainteresował, ale cena korzystna, więc pomyślałem, wnętrze ma super, silnik ma fajny, pobawimy się. Może rok, może pół, a to się okazało, że jednak jak się to zaczęło odbudowywać, to przyjemność to sprawia. Może dlatego, że ani razu laweto nie wróciłem, to też taka satysfakcja tak. jest, bo myślałem, że to będzie w kółko. I sprawczyni całego zamieszania, Warszawa, tutaj M20 z pierwszej serii produkcyjnej. Popatrzcie, charakterystyczne lampy, grill. Później już to tak fajnie nie wyglądało. Kocia łapa, też bardzo charakterystyczny element tego samochodu. Nie tylko tego zresztą, bo samochody często były wyposażone w tego typu gadżety.